piątek 17 października. Wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski. A co dziś w programie? Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dzień Papieski. Art Avanti kręci teledysk. Pracodawcy z Zamojszczyzny mogą skorzystać z nowego instrumentu Powiatowego Urzędu Pracy – Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. Z nowelizacji ustawy od maja tego roku urzędy pracy zostały doposażone w nowy instrument aktywizacji w tym przypadku pracowników i pracodawców, czyli osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy, a zatrudnionych u pracodawcy. W ramach tego funduszu można finansować koszty studiów podyplomowych, szkoleń, kursów dla osób po 45 roku życia. Na wniosek pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą można przeznaczyć środki KFS na sfinansowanie środków kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80 lub 100% kosztów kształcenia ustawicznego. To instrument skierowany dla osób zatrudnionych. W tym przypadku pracodawca ocenia potrzeby szkoleniowe, prawda, czy kwalifikacyjne swoich pracowników, jak również siebie, składa do Urzędu Pracy odpowiedni wniosek o sfinansowanie właśnie tego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu w pokoju numer 13. Zespół Szkół nr 3 w Zamościu 16 października obchodził Dzień Papieski. Świętymi bądźcie to hasło przewodnie Dnia Papieskiego zorganizowanego przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 oraz Gimnazjum nr 3 imienia papieża Jana Pawła II w Zamościu. W naszej szkole dwukrotnie obchodzimy uroczystości związane z patronem, ponieważ w październiku, kiedy obchodzimy Dzień Papieski związany z wyborem Jana Pawła II na papieża oraz w maju, kiedy jest Dzień Patrona Szkoły. Także dwukrotnie w ciągu roku to są takie ważne uroczystości. Włączamy do udziału w maju szkoły noszące imię Jana Pawła II z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Mamy koncert uroczysty poświęcony patronowi szkoły, a także Bieg Nadziei, czyli impreza sportowa, która poprzez sport, zabawę, wtedy przyjeżdżają tutaj do nas szkoły noszące imię papieża Jana Pawła II, a także szkoły zamojskie i poprzez sport, poprzez taką zdrową rywalizację, fair play, czcimy naszego patrona. Młodzież podczas montażu słowno-muzycznego przypomniała nauki papieża Polaka. Dzieci, które w dużym stopniu nie pamiętają Jana Pawła II za życia, mają okazję usłyszeć o wielkim Polaku, który zmieniał losy świata. Jest przypominanym. Mamy spotkania z osobami, które bezpośrednio miały kontakt z papieżem. Zapraszamy do szkoły osoby, które uczestniczyły w spotkaniach, czy w Zamościu, czy w innych miejscach. Natomiast no, trudno powiedzieć, czy pamiętają, czy widziały tak osobiście papieża. No, to jest jeszcze, to są małe dzieci, to jest młodzież, tak, że mogą coś pamiętać, ale na pewno jest przekaz przez rodziny, przez kościół, przez szkołę, przez te uroczystości przekazywany uczniom i czcimy wielkiego Polaka, który pokazywał, jak żyć. Uroczystości odbyły się 16 października, dokładnie 36 lat po tym, jak na papieża wybrano Karola Wojtyłę. Stowarzyszenie Art Avanti rozpoczęło zdjęcia do kolejnego teledysku. 16 października znaleźliśmy się na planie kolejnego teledysku produkowanego przez Stowarzyszenie Art Avanti w ramach projektu Teleactivity. W ramach tego samego projektu przeprowadziliśmy warsztaty taneczne, warsztaty ze scenografii, warsztaty nad tekstem i warsztaty wokalne. Wszystkie te warsztaty miały doprowadzić do powstania właśnie tego teledysku. Młodzież pracowała od miesiąca już kwietnia bieżącego roku. Teraz jest finał. W październiku kręcimy już teledysk.
Myślę, że wspólna praca młodzieży, no i liderów, liderów artystów, tak jak Piotr Szymański, pani Ania Antoszczak, czy pani Krysia Rybińska-Smyk, która jest polonistka, zaowocuje powstaniem wspaniałej produkcji. Piosenka będzie nosiła tytuł Jesienna Rapowanka. Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Udział w nim biorą uczniowie gimnazjów i liceów. Są różne grupy, ja należałem do tej akurat tanecznej i spotykaliśmy się, uczyliśmy się tańczyć. Z początku no, trochę mi się nie chciało, ale gdy już tam przyszedłem, spotkałem tylu ludzi właśnie fajnych, więc już mi się spodobało, zacząłem chodzić i nie żałuję. Ogólnie nauczyliśmy się tańczyć hip-hopu pod okiem pani Ani. Jest grupa hip-hopowa, jest grupa wokalna, grupa, która wymyśla scenariusz i grupa, która wymyśla scenografię. Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Zamość. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.